Czasem na mojej czytelniczej drodze zdarzają się takie tytuły, które okazują się być absolutnym zaskoczeniem, przemiłym zaskoczeniem. I takim przemiłym zaskoczeniem jest książka, o której Wam dzisiaj opowiem. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny zimowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Anafema Piotra Podgórskiego to jest absolutnie niepozorna opowieść prosto od wydawnictwa Waspo z zjawiskową okładką od nieśmiertelnego Dawida Boldysa i nawet z polecajką prosto od Aubeny Grabowskiej. Tytuł cudownie zaskakujący, mroczny, wciągający od pierwszej strony, tak trochę wbrew oczekiwaniom, bo nie tego, słuchajcie, spodziewamy się po Anafemie. Wczesne dzieciństwo Marka zdaje się być niekończącą gehenną. Rodzice pogrążeni głęboko w chorobie alkoholowej znęcają się nad chłopcem, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. A dziecko, no cóż, zanurza się coraz głębiej wewnątrz własnej wyobraźni. Jednak po rodzinnej tragedii Marek trafia prosto pod opiekę ukochanej babci i wydaje się przez moment, że straszny los się od niego odwrócił. Nic bardziej mylnego, coś trafia na jego trop i trzyma się już go blisko, bliziutko. I chociaż Marek jako chłopiec, jako mężczyzna jest jakby świadomy tej tajemniczej obecności, to mimo wszystko żyje dalej, naznaczony. Dorasta, spełnia swoje marzenia, a kiedy sukces jest blisko, koszmar nagle ożywa. Wracają wspomnienia, wracają demony i powraca klątwa. Czy Markowi uda się jakoś pogodzić z własną przeszłością? Tytułowe słowo anafema oznacza z języka greckiego klątwę lub wykluczenie ze społeczności. W znaczeniu religijnym natomiast oznacza wykluczenie ze społeczności kościoła. A takie wykluczenie, taka klątwa, równoznaczne są również z samotnością. Z lękami, ze strachami, z takimi doświadczeniami, które każdy człowiek przeżywa w jakiś sposób sam i również sam w końcu musi je pokonać. I o tym właśnie opowiada powieść Piotra Podgórskiego. To opowieść o koszmarze dzieciństwa pełnego przemocy, pełnego alkoholu, ale także to jest opowieść o dorastaniu i wreszcie o wybaczaniu. A to dlatego, że tylko przebaczenie jest w stanie wyzwolić naszego bohatera z koszmaru. Nie mam, słuchajcie, pojęcia, jak Piotr Podgórski to zrobił, ale powiem Wam, że zahipnotyzował mnie po prostu od pierwszych stron. Wydaje mi się, że to dlatego, że w tej powieści ukazuje taki bardzo charakterystyczny sposób prowadzenia narracji, również swój bardzo charakterystyczny styl, który wciąga czytelnika powoli w odmęty tej opowieści. To jest niezwykła moim zdaniem umiejętność i słuchajcie, ogromnie się cieszę, że trafiłam właśnie na Anafemę Piotra Podgórskiego, bo no, takiej historii ja jeszcze nie czytałam, przynajmniej napisanej w taki właśnie specyficzny sposób, jednocześnie tak prostej, a tak wciągającej. Jeśli natraficie na Waszej drodze na Anafemę, to słuchajcie, nie wahajcie się ani chwili, tylko łapcie i czytajcie. Przed Wami opowieść tajemnicza, mroczna, bardzo smutna i bolesna także, ale taka, która zrobi na Was wrażenie. I to wrażenie pozostanie. A teraz, kochani, razem z wydawnictwem Waspo zapraszam Was na konkurs. Mam dla Was jeden egzemplarz Anafemy do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi. Pytanie jest jak najprostsze, czyli dlaczego Anafema ma trafić właśnie do Was? Dlaczego ma trafić w Wasze ręce? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca stycznia, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Przepadam za takimi zaskakującymi tytułami, które pojawiają się znienacka i okazują się być prawdziwymi perełkami. Pięknie napisana powieść i wyjątkowa historia. Po więcej zaglądajcie również na bloga Wielkiego Buka. No a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na książki i premiery, na które jeszcze czekam w tym roku bardzo, bardzo. Zaglądajcie tutaj. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. To jest kanał o książkach, o literaturze. Jeśli Wam się tutaj spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!